Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym filmie na moim kanale. Jak zwykle z tej strony Mati The Player. Tak jest. I witam Was oczywiście. Może nie jest to top 5, lecz top 6 lub ileś. Nie wiem, zobaczymy ile gier będzie w tym odcinku. Chcę Wam pokazać oczywiście od pierwszej, tak jakby mojej gry. W jakie grałem, to jakieś kurde reklamy wyskakują w piłonie, ale mniejsza z tym, wiecie. E, teraz właśnie mam czas, oczywiście. Z, właśnie robię ten ten, ten ten taki materiał, właśnie z, jak wspominałem już kilka razy, właśnie przy odcinkach z Wormsów. I się pojawia, oczywiście. E, I cóż, i tak e, na pierwszym miejscu, oczywiście, jest to gocik, jedynka. Tak, e, już bardzo, bardzo sara gra, ale powiem wam, że po jakimś czasie też można sobie wrócić do tej gry. Powiem wam, że to jest, mi się tak wydaje, może najlepsza część lub nie. Najbardziej mi się podoba dwójka, wiecie? Bo jest więcej tych misji, bo w jedynce to takie powiem wam, ten świat jest taki... Właśnie w jedynce chyba jest. Już dawno nie grałem, wiecie. Jak widzicie na moim kanale właśnie też jest e, oczywiście dwie części. Dwójki jeszcze wam powiem dokończę. Dwójki misji nie udało właśnie zakończyć, wiecie. W, do, no, do końca gry właśnie nie przyszedłem właśnie. Już nie będę wracał się. Nie będę już tego, wiecie, tych misji robił, bo By mi to zajęło na pewno. Nie wiem, z. nie wiem, z kilka miesięcy. Właśnie z kilka miesięcy na pewno. Nie wiem, nie wiem. Nie będę wracał już i. E, właśnie... Zacznę też niedługo właśnie dwójkę, znaczy trójkę, boże, też już mylam się, wiecie Bo tych części to dużo jest, no nawet Powiem wam, że częściej wymawia mi się Gothic 2, wiecie, niż Gothic 3 Ale to, wiecie, kwestia przyzwyczajenia jest I tutaj właśnie mamy tak Można, w tej grze oczywiście, jest o, oczywiście RPG Jest oczywiście niemieckie studio Piranha Bytes Oczywiście to jest też bohater właśnie bezimienny który wraz no, z innymi sami trafia do kolonii karnej na wyspie Corins oczywiście. W dwójce właśnie też mamy mowę o Corinis Tylko tuż inaczej wygląda te Corings, wiecie Bo to jest jak jakby w górniczej dolinie, wiecie? Rozpoczyna się ta akcja w jedynce. W dwójce też właśnie a też o propos do dwójki co nie... Jak się wchodzi do tej... do tej górniczej Doliny, co nie... Powiem Wam, że w Jedynce był, było zielono, Wiecie ten klimat. Ale, jak się wchodzi do tej e, górniczej doliny, właśnie w dwójce, to powiem Wam, że w ogóle jakoś to miejsce odpycha. W ogóle się nie chce iść, wiecie? Ale musiałem pójść, bo tam, wiecie, misje były też. E, dlatego, dla Garonda. Właśnie. I trzeba było zrobić, wiecie, jak to jest. Trzeba było zrobić. I tu oczywiście mamy. E, awans na kolejny poziom. I oczywiście jak wiecie, w każdej części jest oczywiście, umiejętności są, tak. I jest też oczywiście oprawa audiowizualna, wiecie te, na przykład muzyka, dźwięki na przykład, bicia tych zwierząt, wiecie te. Te odgłosy właśnie też powiem wam, że jedynka jest według mnie najlepsza. I powiem wam, że sobie wcisnę, tylko żeby mi się, mi się to nie pojawiło, dobra. Powiem, wam, że ocena gry jest po, po, po prostu znakomita, po prostu znakomita, bardzo znakomita, bardzo mi się nawet podoba ta gra, bo na przykład Torus, widzicie, ten klimat, kurczasz, się. powiem wam, że aż mi się chce grać już to, wiecie, jeszcze raz, żeby zacząć sobie, ale na, nie chcę właśnie za bardzo miejsca, wiecie, na, mie na, na desku mieć mało, bo i tak mam chyba 70 ileś no trochę mało powiem wam ale to tam mniejsza o to ale wymagania powiem wam że są fajne pentium 2 350 phz 64 mb to nawet by się włączył na starym komputerze na jakimś nie wiem który ma chociaż nie wiem z 200 mb wiecie albo nie wiem 1 gb na przykład bo no, takie kiedyś komputery były no, ja nie pochodzę z tych lat. Wiecie, że tam były te komputery, na przykład Windows 95, ale ja o nich słyszałem. Wiecie, bo ja chodzę, jak wiecie, na technikę informatyka, to wiem, wiecie, jak to jest. Tam jest nauka, oczywiście, o komputerach. Wiecie, jakie są systemy. E, ostatnio właśnie w tej klasie, w drugiej mam teraz e, właśnie sieci internetowe. Wiecie o sieciach, na przykład internet, co to jest, jakie mamy te. Nie wiem, teraz nie pamiętam, wiecie, miałem troszkę teraz właśnie wolnego i nie wiem Jakie to są te sie znaczy, sieci, czy sieci to, wiecie, internet Nie pamiętam, nie pamiętam, bo nie pamiętam, musiał sobie zerknąć do książki, ale chyba i nie mam tutaj, a mniejsza o to, wiecie e, Właśnie No wymagania są fajne, wiecie, rekomendowane, nie, szkoda, że nie ma kurcze minimalnych jakie są Aha, i jeszcze mam oczywiście tutaj E, firma CD Projekt, wiecie, żeby było spo, właśnie polski dubbing, tak jak mówił ten klocek, da, du dubling, tak, dubling, polski dubling, tak mm. <laughs> oczywiście tutaj występował, wiecie kto? E, oczywiście, mm, czekajcie, czekajcie, Jacek Mikołajczak oczywiście tylko nie wiem dlaczego ty nie, wy, nie wypisali tego, boberka Jarosława. Jarosław? Jarosław, o ten gościu. Nie wiem, pewnie kojarzycie go Jarosław? Nie, Wałęsa, nie, nie, nie. Boberek. O właśnie, o ten co gra. Oczywiście co grał policjanta w. w rodzinie zastępczej I się oglądało, powiem wam, ten serial też. Właśnie, król dobingów w Piruny. Ale dużo osób właśnie też mm, podkładało właśnie głosy, wiecie, w grach, na przykład ta w Wiedźminie, e, chyba jenefer ta Cieślak chyba, nie, nie powiem wam, bo nie powiem, chyba Cieślak, Anna, ale to o to, wiecie, nie wiem dlaczego tutaj nie ma chyba, nie ma tego buberka. mniejsza to. ale tu na pewno e, między innymi jest ten Jacek Mikołajczak właśnie, w dwójce i trójce właśnie on ten, mm, ten, 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 ten aktor, aktor występuje właśnie w tej grze. Troszkę mnie, kurde, chrypka, chyba troszkę chrypki mam, ale mniej, no, ale tam damy radę. Hmm, ale nie widzimy żadnej kobiety. Hmm, to jest dziwne. Tylko są mężczyźni sami, tak? A nie, jest jedna, jest, przepraszam, wybaczcie. Agata Gawrońska-Bauman, a nie wiem kto to jest, czekajcie. Kurde, głupie reklamy w piru... Ojej, wybaczcie. Kurde, serio? Jeju. Wybaczcie mi to, kurczę Trochę to jest wkurzające, ja powiem wam, Czekajcie, sobie zerknę, wiecie Na tą osobę, bo ja Powiem Wam, że ja Na tą stronę, na grę online Najlepsza strona, jaka istnieje tutaj Tak yy, To są takie top 5, kurde co za gówno Jezus się wkurzyć można Agata Tak, meble, kurde Gawrońska, Gawrońska. Mam, dobra, zobaczę sobie ją, wiecie, bo nie wiem, kto to w ogóle jest. Ona ma 47 lat. A kogo nagrała? Nie wiem. Właśnie, kogo ona w ogóle grała, kurczę? Przecież w nie było żadnej kobiety takiej. Nie wiem, polski dubbing, na przykład, kurde. Gry, na przykład, czekajcie sobie, zobaczę, wiecie, Gothic. No ale kogo nagrała? grała? Gothic 2? O, w Diablo 3! Uuuu... A w... O, Skyrimie nawet. Wow, fajnie. A propos jeszcze Skyrima, może będę nagrywał, ale na razie nie chcę nic mówić. Scooby -doo. A welma. Nie wiem, ale... Nie wiem ko ko kogo nagra w jedynce. Nie wiem. Nie wiem kogo nagra. Chyba tylko jedna kobieta jest, wiecie? Bo więcej nie widzę. No nie wiem, nie wiem, nie widzę. No to, to na pierwszym miejscu oczywiście gra jest. A jeszcze dodam, że premiera była w tym roku właśnie Pamiętam pierwszy... Jak oglądałem sobie pierwsze gameplay z tej gry Kurcze, powiem wam że... że teraz w jednejcie i w Juice fajnie wiecie zrobione jest. Już dawno robione, wiecie. Poczekajcie, sobie zaraz zobaczę, wiecie. Zobaczycie też oczywiście podzielę jak coś to na dwie części. Jakby co? Czekajcie, pierwszy... ojej. Pierwszy... Nie dzień szkole, nie, nie, nie. Pierwszy gameplay. Nie chcę mi się za bardzo tu pisać, kurczę, jakoś tak nie chcę mi się. Nie, 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 nie. czekajcie. Mm, 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 mm. Kurczę, kogoś znalazłem jeszcze. Dobra, mniejsze o to, wiecie, pamiętam ten pierwszy gameplay, ale to mniejsze o to, wiecie, nie wiem jak w dwójce było. Okej, kocić 2 oczywiście też i trójkę też. Na drugim miejscu, powiem dodam Wiedźmina, wiecie, jedynkę, też mi się spodobał. Oczywiście jeszcze dodam dwójeczka, tak, i oczywiście trójeczka od, o, od razu. W trójkę jeszcze sobie bardzo tak nie gram, wiecie, tylko, tylko, tylko przeszedłem chyba do tego, do tej pierwszej gospody i nie, nie grałem dalej. Ale powiem że ocena gry jest w sam raz. 9.4 na no 10 To jest, powiem wam Dobrze jest, dobrze, bardzo Ale też trochę mnie martwi Troszkę wymagania, wiecie Tej gry Ale na niskich, na niskich oczywiście nagram tą grę Tak samo jak w, w GTA 5, oczywiście też gram na niskich I tutaj też właśnie, zaraz odam wiecie Najpierw jedynkę sobie, kurde głupia reklama Czekajcie, sobie tu yy, Stronę odświeżę. Oczywiście ta gra już wyszła już dosyć dawno, 2008 rok. Hmm, oczywiście gameplay, znaczy zagrajmy w, oczywiście cała seria jest oczywiście na moim kanale, w, playlist, w playlistach oczywiście jest. I też jest to oczywiście polski, 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 polski projekt tej gry, oczywiście. Wszystkie części. No nie wiem, na jakich to wymagania grałem, chyba na. Nie. Wiem, na, na razie chyba grałem na niskich, wiecie, na niskich, później chyba na wysokich. Nie pamiętam już, nie pamiętam, wiecie Ale też mm, Tutaj y, Oczywiście Geralda Gralda zagrał Oczywiście też Boberek, tak Ten król do bingu Oczywiście też będzie grał y, w tym W najnowszej części Uncharted Której, no niestety nie nagram Bo nie mam konsoli PS, PS4 lub Nie wiem na, na jaką to jeszcze konsolę wychodzi ta gra, nie wiem E, jeszcze jedno dodam, że ta gra kosztowała e, w dniu premiery tyle i tyle, a teraz kosztuje tyle i tyle. Cz, tak. tak. Tak, 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 tak. Oczywiście e, jeszcze dodam, dodam e, wymagania są nawet, no nawet nawet, Core 2 Duo, no dwurdzeniowy pewnie e, procesor. 2GB oczywiście karta grafiki taka i taka. Troszkę miejsca jest dużo, wiecie, 8,5GB, no. Wiecie, tu już jest pra praktycznie nowsza, nowa gra praktycznie, bo niecałe 10 lat ma. No niestety gry tak tyle już zajmują miejsca, na przykład tutaj, na przykład dam przykład GTA 5 60 giga. Tak praktycznie razem 65, wiecie? E, na przykład Wiedźmin e, tu pisze 40 giga, no na mie miejsca na dysku trzeba mieć tyle tyle aż. No też dużo nawet. Też dużo nawet. Tutaj mamy tylko 8,5. Przy Wiedźminie dwójce zaraz to wam pokażę też. No, oczywiście. E, tutaj nie patrzyłem jeszcze na ocenę gry. 8 i 8. No, troszkę słaby niż tutaj Wiedźmin 2. E, po, po, po angielsku Assassins of Kings, zabójcy królów. Najbardziej mi się ta podobała część, wiecie. Jedynka też mi się podobała. Tylko najgorzej było z. Najgorsze. E, e, właśnie, nie wiem czy ja tam. Mówiłem podsumowanie tej gry, nie wiem, nie pamiętam już. Najgła najtrudniejsze to było właśnie, tak mi się wydaje, Zeugl, czy jakoś jak taki potworek fajny. I właśnie oczywiście mamy normalną też wersję tej gry i edycję rozszerzoną. Ja oczywiście jak wiecie miałem, jak grywam właśnie, widziałem dwójkę, miałem edycję rozszerzoną, tak która ma chyba tam dodawała, yy, chyba lepsze optymalizację gry, chyba nie wiem. Nie, bo nie, nic nie czytałem na ten temat, wiecie, tej, 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 tej gry, tej edycji I cena gry 120zł, no nie dziwię się. 5 lat temu, tyle gry kosztowały też Ale najtaniej to jest w Games Republic właśnie I na Moreo. o na Morele jest nawet, wow, no fajnie, fajnie, na no Morele można kupić sobie tam gdzie jest strona związana, y, związana z komputerami właśnie i tutaj właśnie też już fajny był, fajnie dodali system walki właśnie wiecie. Kurczę, pies się odzywa w piruny. Ale też właśnie trochę trudności miałem, ale co ja będę mówił. Zapraszam do obejrzenia oczywiście. Jak ktoś komuś się nudzi oczywiście jeszcze raz z tej serii. Oczywiście do jedynki też zapraszam, jak ktoś zechce. I tak, teraz czekam też mm, cierpliwie, poczekamy sobie jeszcze ten rok. Bo nie wiem kiedy wychodzi tak praktycznie. Mamy tylko no taki rok, no niestety. Ale mamy już właśnie dobre i to. Mamy widzicie? Wymagania już, tak Pewnie trzeba będzie mieć chociaż chociaż z 8 GB na pewno. Karta grafiki 1 giga, no zobaczymy jeszcze jak to będzie chodziła ta gra. Mam 750, może do tego czasu jeszcze sobie zmienię. Może kartę graficzną, nie wiem, nie będę nic mówił, bo nie wiem. Jakoś, może, nie wiem, GTX 780, może 3GB albo 4, nie wiem, zobaczymy, żeby ta gra lepiej chodziła mi. I wiemy tylko, że będzie. Tutaj mamy jeszcze informację, mieliśmy chyba, ale nie, nie mieliśmy. Będzie więcej godzika tutaj w tej grze mm, zrobiono, znaczy w tej grze będzie więcej, wiecie, tych. Miejsc z Gothica właśnie, o tutaj związane w tej grze będą A tam było jeszcze Risen tak, aha i jeszcze Też trochę rizana będzie, nie wiem, w Rizena nie wiem, tam zobaczycie kilka odcinków Ale to mało tych odcinków, było chyba z 5 czy 6 A Ja też wrócę do tej serii, cierpliwie muszę się poczekać Ale też dodali właśnie, powiem nie patrzyłem ostatnio tutaj, screeny Widzicie? Kurcze, zobaczymy, jak, jak ta gra będzie chodzić. W ogóle, znaczy chodzić, może będzie chodzić tu na moim komputerze. Ale zobaczymy. Noga mi zmilka trochę. Ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać. Bo na pierwszy wzrok mm, oczu, można powiedzieć, że to trochę jest kurcze reklamy, pierdzielone, głupie. Mm. No, dużo, powiem wam, dużo gotyka trójki. Wiecie, tutaj mamy taki las, właśnie w, w gotiku trójce, właśnie mamy. Tu trochę takiego trochę falauta, powiem wam. Trójki, bo w czwórkę nie grałem, takie też są, takie słupy właśnie, albo wiecie, dużo GTA 5 też, woda, ale w trójce, jak widzieliście lub zauważyliście, nie ma w ogóle słupów takich, wiecie, troszkę też fajnie dodali tutaj, o, na przykład tutaj sobie jeszcze zobaczymy na tym screenie, na przykład, no, powiem Wam, że więcej falauta, tak, Taki trochę. powiem, godzikowo falloutowy będzie ta gra. Znaczy, godzikowo-falautowa będzie ta gra, wiecie? Tylko tu w falaucie, właśnie, jak wiecie, nie mamy drzew. Znaczy, są chyba. Nie wiem, ja dopiero zacząłem, właśnie, tę serię, trzy odcinki, dopiero so wiecie. Jeszcze dużo tych odcinków będzie przed nami. Przede mną. Oczywiście, przed wami. I oczywiście, jak wiecie, będzie gra na tych. Na tym. Na, na PC. Na Xboxie, XO. XBOX... One? What the fuck? XBOX ONE znaczy Nieksony I oczywiście na PS4 Zobaczymy, zobaczymy No, mówiłem, o, no, no, tak Postapokaliptyczne, no Tak mówiłem, no <grystanie> Nawet nie widziałem, nie, nie widziałem tego, powiem wam O, no, trochę No, fajnie dodali, kurczę, nie mogę się doczekać W ogóle dużo flauta też będzie tutaj Fajnie Fajnie, fajnie, podoba mi się już ta gra ale muszę jeszcze poczekać z rok. Znaczy to dopiero chyba będzie w... Nie wiem kiedy będzie ta premiera gry. Wiemy tylko, że 17 rok, widzicie. A, i jeszcze dodam, tu sobie wejdzie, wejdę jeszcze na Skyrimie, na Skyrim'a. Zapomniałem tutaj dodać sobie, wiecie, tutaj do zakładek wiecie. No ocena gry jest praktycznie fajna. Bardzo, bardzo. Fajna, fajna. No już też kilka lat minęło tej gry, tak? Mhm. Mm no, wymagania są nawet, nawet. No, nawet, nawet. Na, moim, na mojej karcie, którą miałem kiedyś, Nvidia get, Nie pamiętam już, GT? 9500. Nie, czekajcie, nie pamiętam, jak ta karta się nazywała. Nie wiem, nie pamiętam. Ale powiem wam, że gdy na gry w dniu Premiere jest 160 zł? Kurczę, jak teraz można kupić na, dwa, na G2A chyba za... Nie wiem, 30 zł może całe. W ogóle gry ta nie, po jakimś czasie, na przykład GTA 5, Tam chyba była promocja kiedyś 30% chyba Właśnie. Ale też mi się bardzo mi się podoba ta gra, bardzo, bardzo. Też komentarzy jest bardzo, bardzo dużo. Ale ta gra jest też bardzo, bardzo długa, tak jak Fallout, Morrowind. Co tam jeszcze jest? Morrowind Oblivion. Yy, tam jeszcze jest online, właśnie wy, chyba w tym roku wyjdzie, chyba, nie wiem. Ja tu sobie przeglądam często, wiecie. Yy, właśnie o tutaj często, na ty, pre, Znaczy, o tak o wchodzę. Patrzę sobie to, co ciekawego dodali, wiecie. A, póź, a później sobie patrzę, wiecie, na YouTubach. No wczoraj, znaczy dzisiaj nie było żadnych premier, widzicie. A jutro, jutro zobaczymy, co jutro będzie. Czy 27? Znaczy 29 dopiero. Aha, Love You, Jakiś, Nie wiem, co jakiś, bo dziewięć. Mortal Kombat, dobra, mniejsza, czasem, dobra. Kolejna gra, na którą czekam, oczywiście, to jest Outlast. I wiemy, że. Znaczy, wiedzieliśmy, że że miała być właśnie w grudniu. W, tamte, w tamtym roku, właśnie. Grudzień 2015, lecz patrzę e, tutaj, wie, jak mówiłem, często patrzę sobie tutaj, wiecie, na taty premier. No, patrzę później. kurcze, przenieśli, no kurczę, co to w ogóle ma być? No lol. E, zobaczymy, czy będzie do tego sporożenie, nie wiem. Do Sony jest oczywiście, jak wiecie. Nie wiem. Do Outlast 1 oczywiście jest. Aha, i tutaj jest oczywiście, chyba już. Mm, Poczekajcie, poczekajcie, tak. Nie, tak to będzie. A dobra, miesza z tym. Właśnie widzieliśmy już tam pierwszy screen. Nie wiem, czy to będzie tutaj. Ja sobie tu wejdę i zobaczymy. Bo tutaj właśnie chyba będzie. Nie wiem, będzie, czy nie będzie. Nie, nie będzie. Dobra, miesza o to. I nie wiem, czy ja sobie jeszcze dodam tutaj. Bo nie wiem. Mm. I teraz tak. Wiedźmin 3 oczywiście też mi się najbardziej podoba. Hmm, może... Właśnie ja tak mówiłem kilka razy już przy odcinkach z Worms, z Wormsu właśnie. Że też będę nagrywał to. Nie wiem czy będę nagrywał od razu po Wormsach wiecie. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Właśnie miałem w tym roku nagrywać. Znaczy w tam... W tym. W tym, tak ale chyba dopiero zacznę po, po gotiku trójcy i, i po gta 5 wiecie bo też tak sobie myślałem nagrać bo też krótka gra chyba to będzie rayman origins wiecie to jest taka bo ja mam dla dzieci ale to każdy ją nagrywał właśnie taki na przykład sarge nagrywał ją ale nie wiem nie wiem zastanowię się bardzo mocno czy będę ją nagrywał czy nie yy, właśnie tutaj jak wiecie już troszkę wymagania są już no lepsze Trzeba myśleć też taką kartę graficzną, taką i taką. A właśnie też niedługo wychodzi też dodatek: wiecie, do tej gry, <laughs> tak? Ole, komentarzy! What the fuck! Wow! Wow! Ole, komentarzy, dużo! Jeju, 8400. Praktycznie 5, prawie 9000. Znaczy, 8500. Wow, dużo! Kurczę się zdziwiłem. E, właśnie u mnie gra zajmuje cała, zaraz wam pokażę, e, bo mam oryginalno, nie ściągałem. Nie, przyznaję ja się, nie ściągałem, bo tu mam nawet jeszcze, widzicie, GeoGames, e, zaraz wam pokażę, ile mi zajmuje 27,4 Giga, ja dużo, bardzo. Yy, właśnie i cena gry, tyle i tyle, ale to można taniej znaleźć. 120 zł kosztowała, kosztuje znaczy, bo tu chyba no 118, 120, no około 120. Wiecie, około dajmy, nie, czekajcie, około 140 zł, wiecie, bo na PS4 chyba jest droższy. U jezu, Bekaś mi się chce, bo tutaj chyba jest droższa. No troszkę jest tutaj, właśnie, głupie, powiem wam, troszkę głupie, wiecie. Bo gry na PS4 są droższe o kilkanaście złotych lub kilkadziesiąt To jest trochę właśnie minus wiecie Bo trzeba wydać na przykład na GTA V około 250 zł, czy 60 To jest troszkę powiem wam troszkę troszkę głupie według mnie widzicie Na PS4 209 a na PC ta 140 no praktycznie stuwa różnicy no to trochę, powiem trochę głupie to jest bardzo głupie ale niestety tyle gry koszuję na PS4. A też się dostaje na przykład, jak się kupi PS4, wiecie, konsole, Dostaje się trzy gry, na przykład Metal Gear Solid. Właśnie u mnie tam je w noncie tak jest. Nie, ostatnio nie byłem, bo nie wiem, co tam dodali. Chyba. czekacie mm, Czekajcie, taka gra też była. Plants of V. Contra Zombies, chyba? Nie, czekajcie, nie. Na pewno Metal Gear Solid, mm, GTA 5, pewno, chyba. Jeszcze co, tylko już nie powiem tam, nie pamiętam, nie powiem wam. chyba Minecrafta, ale to ja tam nie... nie, nie czekaj mi man, Minecraft za bardzo, wiecie. A zobaczymy jeszcze na K Xboxa One, wiecie, ile gra kosztuje. ja tu powiem, nie patrzyłem, no też około 210 zł. Troszkę powiem wam, głupie to jest, bardzo. Oj, tu komentarzy jest trochę mniej, kurczę. No troszkę to jest głupie powiem wam. O i tu mamy właśnie już od razu w czterech miejscach, właśnie premiery. I takiego samego dnia, właśnie były. I też powiem wam, że mnie ciekawi jeszcze. Oczywiście o to. Też. Właśnie GTA 5. <laughs> bo tutaj nie dodałem, bo za bardzo nie miałem już tak czasu przed nagrywaniem, właśnie, wiecie. No, trochę, no, 170 zł. A koło a. No, w dniu premiery 195, no trochę, ja pamiętam, głupie też trochę. No, ale trzeba się przyzwyczajać. Niestety, gry teraz wdrożają, na przykład Fallout też drogi drogi jest. I tutaj wymagania też są, nawet, nawet. Tylko trochę głupie, ja powiem wam, dlaczego tu znalazła się taka karta graficzna, GeForce 9800GT. Ja chyba miałem 9500GT, tak, GT? Chyba, nie wiem. I Radeon HD właśnie. Troszkę to jest głupie, powiem Wam. Te jeszcze wymagania trochę takie, powiem Zmyślone trochę. No 8GB to się nie dziwię, wiecie. No, nowa gra praktycznie, która już będzie miała rok. Karta graficzna GTX 660, to ja bym dał tutaj. żeby gra chodziła właśnie płynnie, co nie. Co bym dał chociaż 980 GTX, oczywiście. No 660 to tak trochę niespecjalnie, wiecie, bo to 2GB tylko jest. Eee, właśnie też jest fajna GTX 780 chyba Wybaczcie, że ja tutaj sobie wpiszę, bo 780, właśnie <laughs> Troszkę chrypki mam tutaj A, to 3 giga tylko? Mm, czekajcie, to chyba nie ta, 1439 Nie wiem, czy to jest to Nie, to nie jest to Poczekajcie, co mi wpisze, chyba 700 70, cholera, nie pójdę. Tam już nie ma, poczekajcie, zerknę sobie tutaj, bo to jest 3 giga, tak? Poczekajcie, bo ja już sam nie wiem, może 760, ale nie, to też nie, nie, to jest 2 giga, tylko to nie, zobaczę sobie jeszcze, to było 2 giga też, nie wiem, a jest 990? Może to 990, ale nie wiem. Co? GTX Titan. Uuu, 6 giga, wow. Tak on by musiał też kartę mieć. Ale na, Drogo, drogo, drogo. Nikt by chyba nie kupił. Taki rok może tylko. <coughs> właśnie nie pamiętam już O właśnie jest taka GTX, kurczę, pierwszy raz jak widzę kartę graficzną. No lol Najlepsza to jest kurczę, panie wam, GTX 980 TI właśnie. Chyba ma też i sam, wiecie, to, i rok oczywiście, i jeszcze ktoś. A, i T-Volt, właśnie. Tak, T-Volt ostatnio właśnie przecież zmieniał komputer też. No, taka karta to mi się podoba. Ile ona kosztuje? 3200. No, powiem, że tańcza od tamtej. Tamtej 106GB, właśnie miał ten GTX Titan. A też jest, jest jeszcze taka GTX, chyba. Hmm, Titan X, chyba, ale nie wiem. 12GB, tak. Tak, 12 gigafauręma, właśnie. I ona kosztuje około. Uuu, wow. Kurczę, 5000. 5400. No, powiem wam, że tak za, tej, za taką cenę. Bo to miał być już. Znaczy, trochę, powiem, zmieniłem temat, wiecie. to miał być top, top, no, tam gier, wiecie. Ale to też tak sobie zajrzałem teraz na kartę, właśnie tak graficzną. No, powiem wam, że tak za taką cenę. Za taką cenę to bym kupił już komputer dobry, bardzo. Ale tu mamy właśnie jeszcze, i tu jest już Direct. Oczywiście dwunastka. Hmm, już trochę nowsze. Fajna, fajna karta. Ale to nie na mój koszt. Nie. W ogóle, nie, nie, nie. W ogóle głupie to trochę już jest takie. Poczekajcie, a ja sobie jeszcze zerknę tutaj. Hmm, karty graficzne, oczywiście. Kurcze chyba sobie nie, nie. Kurde, niedobra herbata bez cukru, ble. No dobra, mi jeszcze o to. Hmm, tutaj też właśnie sobie tak, może kupię niedługo, nie wiem, zobaczymy. Co? 2 razy 4 giga? What the fuck, to ile ta karta graficzna ma? 4 giga? Uuu. Powiem wam, że w takiej cenie to dobra jest, tylko nie wiem czy to dobra, w ogóle dobra jest, nie wiem. No powiem wam, że tańsze są, mi się tak wydaje, nie GTXy, tylko Radeony Ale u mnie nie wiem, czy by do, dobrze byłoby to Ale bole też GTXy, wiecie Też co, powiem, wam, że od GeForce to są lepsze jak wiecie hmm, Procesory z z, z, z z AMD właśnie Słyszałem ponoć Nie wiem, nie będę nic mówił, ja tak słyszałem tylko, wiecie Że że się szybko. Jak to się mówi? Szybko się nagrze, nagrzewają, wiecie. Ale nie wiem, ja tak tylko słyszałem właśnie. Nie wiem, nie nie będę mówił, bo nie wiem. I dziękuję oczywiście już za 16 tysięcy wyświetleń. 466. Praktycznie 4, 16 500. Powoli się zbliżam do 20 tysięcy. Powoli, powoli. No, ale to trochę długo już trwa, ale tam ja tylko, ja tylko będę nagrywał. No, wyświetlenia mówię, też patrzę, ale to tak mało, wiecie. Nie chcę mieć jak kurde, 200, wiecie, wiecie, ileś milionów, wiecie, wyświetleń, czy jakoś, tak. mi tam tyle, pasuje tyle, ile mam, wiecie. Ja tam się nie patrzę na wyświetlenia, tylko na na filmy. Filmów mam 440 w tej chwili. Zanim ten materiał wyjdzie, pewnie będzie trochę więcej już, właśnie. Dobrze, to tylko chyba było 6 gier. To 6 gier, na które właśnie lubię i tu, na które czekam, właśnie. Tu trochę było więcej tych gier, ale nie chciałbym się szukać, właśnie za bardzo. Wiecie? bo Już późno, właśnie. Widzicie, później już nagrywam to. E, dobrze, moi drodzy. To oczywiście się widzimy w takich kolejnych filmach. E, I tak. Nie wiem, kiedy będziesz, jeszcze kolejny odcinek, właśnie przeglądam YouTube. Nie wiem, kiedy będzie. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Jak wiecie, mam tutaj, właśnie już. Mm, nie wiem, czy ten materiał obejrzycie pierwszy, czy znaczy później, czy pierwszy, nie wiem. Tu oczywiście mam już kolejne odcinki. Tak myślę, że sobie to prześlę jako pierwszy ten film, właśnie ten Top 5 gier, czy 6. A mniejszość z tym, wiecie, Top Gier nazwa oczywiście. Napiszę no, tak, że Top gier, które lubię i na które czekam. O, tak, powiem. To ich trochę by było więcej, wiecie, ale nie chciałem. Właśnie za bardzo czasu nie chciałem, już tak Wam. Właśnie. żeby było długie, wiecie. Tak to sobie takie krótkie wezmę. Nie wiem ile to trwa w ogóle, nawet nie wiem. Ale cóż. I. Mm, czeka na Was oczywiście cztery filmy. Cztery filmy, tak. A jeszcze jedno, czekajcie, czekajcie. Tu jeszcze mam właśnie. Yy, tutaj jeszcze mam jeden film jeszcze z GTA V. Podzieliłem ten na dwie części, wiecie, bo e, nie to, nie to, tutaj. Bo cały film trwałby godzina 22, około 90 minut a renderowałaś mi się za bardzo tego nie chcę. Ja to prześlę jako pierwszy ten materiał oczywiście, ten o ten. I cóż moi drodzy, oczywiście się widzimy w kolejnych takich filmach A jeszcze jedno dodam, nie wiem kiedy będzie ten kolejny odcinek, przeglądam YouTube Pewnie dopiero w kolejnym tygodniu, albo, pod kon... albo w weekend, dopiero za tydzień Tak myślę sobie Będę miał czas yy... I cóż moi drodzy, no to cześć